Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed, rozgrywka online, w tym momencie jest poczekalnia i czekamy na nowe zawody, tutaj stoi sobie jakiś ziomeczek i można z nim porozmawiać na przykład w ten sposób, wytyfy. Ciekawe, czy coś odpowie. Puściłem mu taką emotkę, mogę, o, śmieje się, follow me, jakiś wyścig, możemy start albo glina, złodziej. Numer jeden. Ale spoko to jest, nie? Dobra, dajmy jakiś tam na przykład wyścig. Okej, to ja będę go gonił. O, ucieka, okej. Tutaj jakiś inny ziomek przyjechał. Aj! I w ten sposób można nawiązać fajnie komunikację z graczami. Ty, co to jest? Jako golfino. Jezus Maria. Wyśmiałem go. Oh my god. Chyba mu przykro jest, co? Ty, ta golfina... Bo właśnie, bo teraz wszystkie samochody można wymaksować, więc ta golfina może być tak samo szybka jak moja Pagani... Huayra, kurde. Ja się tak zastanawiam, czy rzeczywiście będzie aż tak szybka. Moja Pagani Huayra nie jest wymaksowana, co prawda, ale... No zastanawiam się. Takie wytypy. Czy to jest Aventador? Siema, Aventador. What the fuck? Ej, przenikanie jest włączone. Wow! No ten sobie włączył emotkę, że zaczyna się wyścig czy coś. Oh shit! Jednak nie jest przenikanie włączone całkowicie. Ale golfina została z tyłu. Jestem ciekawy, czy mnie dogoni ten golf. No bo teraz wszystkie samochody, wiecie, można wymaksować. Ale dogania mnie, kurde! Ja pierdzielę, no dobra. I teraz... O shit! O Jezu! Romną w trafika i można go wyśmiać w ten sposób. Tylko, że te emotki troszeczkę zasłaniają nam drogę, no nie? Ja pierdzielę. Dobra, no. Wygląda to śmiesznie. O shit! O shit! No właśnie, bo ja tutaj online nie gram, zbytnio mapy nie znam. I oni praktycznie mają za mną, nade mną przewagę, nie? Wyprzedziła mnie ta golfina! Jezus Maria, patrz jak zapieprza! Yuki kurde dragster! Czy ja go dogonię? Nie mam pojęcia. Oh shit! Poszli ty, zobacz, nie widać ich! Ja pierdzie. O, jeden wyszedł z gry w ogóle. Z wyścigu. Jest mu smutno, że był ostatni. Teraz ja jestem ostatni, jest mi smutno. Nie, czekaj, gra dalej. O, co tu się stało? Chyba ktoś się rozwalił. Ta golfina chyba. Mogłem go wyśmiać. Ej, bo ja nie dojadę do mety. Nie, 500 metrów mi zostało, powinienem dojechać. Jest, dobre to jest. Masakra. Śmiechowe takie, nie? No dobra, mam Pagani Huayra. Widzicie, ona nie jest wymaksowana. Wszyscy tu mają porobione te samochody. Ale to chyba aż takiej dużej różnicy nie ma. Myślę, że znajomość trasy więcej robi niż taki w 100% wymaksowany samochód, ale cholera wie. Możemy wybrać sobie drift na przykład. Uuu, wszyscy głosują na drift. No ciekawe. Ja na drift mam mojego Huracana. Jest to bardzo dobry samochód. Uuu, shit. Wygrywają skoki. O, czyli będą, nie skoki, tylko po prostu jazda w terenie, no. Kontrolowanie. Ja na jazdę w terenie mam BMW X6M, ale będę musiał sobie jakiegoś offroadowca innego zrobić, bo jakoś tak... Powiem szczerze, oglądałem ostatnio jakiś filmik, gdzie widziałem jak jakiś crossover, ale chyba Mercedes to był crossover, albo jakiś SUV, jechał na rondzie i się wywalił, po prostu zrobił beczkę. Aha, tylko przy starcie jest włączone ten przenikanie. To bardzo, bardzo spoko. Czy zaliczyłem?
Tak, kolizje włączone są dopiero po jakimś czasie. Bardzo fajnie. Wszyscy skupieni na wyścigu, nawet nie mogą sobie... O shit, ja pojechałem też drogą za tym kolesiem tam. Oh my god. No dobra. Dogonię go czy nie? Uwaga, wyśmieję go zaraz. Musi być tak, muszę być przedni trochę. Shit. Śmieszne co temu. Fajne, bo jakieś też dźwięki są dodane. Nie tylko, że ta emotka tak wyskakuje, ale też jakieś dźwięki są. Będę ich wszystkich wyśmiewał. Okej. Teraz sobie pojedziemy, cyk. Fajne to jest, podoba mi się. No kurde, co jest z tym BMW? Ja pierniczę. Ty, można tu skok zrobić. Pamiętam, że tutaj można skrócić. Pyk. Jezu! Ole by było. Jakby mnie tam rozwalili, to byłby koniec. No skręcaj, żeż ty dziadu! To nie, w ogóle nie chcę skręcać ten samochód. Ja nie mogę. Normalnie masz skręcone koła i dupa jedzie prosto. Nie obchodzi mnie, że tam były wyskoki. To jest gra arcade'owa. Szóste miejsce. No tak, bo tam na początku wszyscy zwalili, kurde, strasznie. Co ja mam rysować do tego samochodu, jak wymaksowany jest? Po co mi to? Niepotrzebne, daj spokój. Wymieniamy. O, elegancko. Trzeba sobie zrobić jakiś offroadowy samochód. Normalny, a nie takie dziadostwo. Kurde. No i startujemy następny wyścig. Tym razem znowu Pagani. No to przenikanie na starcie jest świetne, autentycznie. Bardzo dobrze to dodali. Teraz można normalnie startować w tych wyścigach. Aha, już pamiętam. O shit, co tu nic nie widać. Ja pięknie. Ja chyba nie będę używał nitra w tej Pagani. Tu nie trzeba chyba zbyt... Tu trzeba po prostu chyba czysto jechać i tyle. Zresztą i tak tego nitra mam tyle, co kot napłakał. Tak naprawdę. Będę musiał jakoś przetuningować ten samochód. Ja go chyba robiłem albo na prędkość, albo na przyspieszenie. Bo nitro mam tu naprawdę bardzo słabe. Zdziwiłbym się, gdybym robił ten samochód na skoki. O shit, niby przyczepność dobra. Ciśniemy, kto tam, kurde, tak ciśnie, pięknie. Zostawił wszystkich z tyłu. Prawie kilometr przede mną jest. Ja nie wiem, co to za fura, ale musi być mega szybka. Podejrzewam, że Koenigseggera. Ponoć najszybszy w tej grze. Co ty? Patrz, jak mnie z tyłu ten ziomek dogonił. Co to jedzie? Koenigsegg, no oczywiście. What the fuck? Co on zrobił? Czemu on to zrobił? Czemu? Nie rozumiem! Po co mnie chciał zatrzymać? No fuck! Dlatego, że go wyśmiałem? Emotikonką? Czemu mi zajechał drogę? Czy ja go może jakiś lag był i go zepchałem niechcący? Nie mam pojęcia. Ej, zobaczcie, bo... A, bo ten samochód jest... On jest na wszystkich... On jest na stokowych częściach. On chyba nawet nie był tuningowany przeze mnie. What the fuck? Ja muszę Pagani porobić. Ja nie mogę. Nie no, ja wychodzę stąd. Ja stąd wychodzę chyba. Daj spokój, to trzeba Pagani zrobić. No i porobiłem Pagani, gra się skraszowała. Zanim my w ogóle będziemy upgrade'ować... O, nowe samochody. Land Rover, Alfa Romeo. Wszystkie można ulepszyć na maksa, to mi się bardzo podoba. Po ile są te auta w ogóle? O, shit! To trochę jednak za dużo. Chciałem kupić Regerę. No, niedużo mi brakuje, szczerze mówiąc. Zobaczcie. 794 tysiące. Pojeździć parę wyścigów i zaraz będzie. Mam pół miliona. Mam Pagani Wire. I wypadałoby ją chyba troszeczkę przerobić, bo jak się okazało, mam w niej tylko stokowe części, czyli bez żadnych bonusów, bez niczego, totalnie.
gołe i wesołe. I ona jest dlatego taka wolna i dlatego na multiku mi nie szło. Dodatkowo będę musiał sobie zrobić samochód offroadowy jakiś dobry, a nie to gówno, co ja mam, za przeproszeniem. Bo BMW jakoś sobie w ogóle nie radzi, nie wiem. Słyszałem właśnie, że te super konstrukcje na offroad są świetne. Pojechałem w drugą stronę, super. Te super konstrukcje na offroad ponoć są bardzo fajne. Będzie trzeba przerobić sobie jakiegoś tam Bel Aira albo coś takiego. Wymaksować i zrobić super konstrukcję i zobaczymy, czy jak te samochody będą się spisywać. No bo tam jest parę takich opcji właśnie na offroad. Chciałbym przetestować sobie to, zobaczyć jak to będzie śmigać. No na obecną chwilę bardzo podobają mi się emotki. One nie działają, gdy gramy sobie na singlu. Gdy się naciska ten przycisk, to się po prostu nic nie dzieje. Ten przycisk odpowiadający za emotki. Ale jest to spoko opcja, bardzo mi się to podoba. W końcu jakaś interakcja między graczami, chociaż na wyścigu to ciężko czasami kliknąć jakąś tam emotkę, jak się naprawdę bardzo dużo dzieje i jest nam do śmiechu, powiedzmy. No ale to myślę, że też kwestia wprawy i jakoś się to ogarnie, nie? Jeszcze kawałek dalej podjadę i tam mamy już warsztat, gdzie będę mógł sobie ulepszyć tą Pagani. No jak to? Ja na multika wbijam z samochodem, kurde, taką słabą Pagani Wyrom, najdroższym samochodem w tej grze. No właśnie, bym przetestował sobie tą Leggerę, mimo że jest nawet tańsza, nie? Może by sprzedać jakąś furę? Nie trzeba, zaraz tutaj się zarobi ten hajs, bo tu bardzo szybko się kasy zdobywa. Zobaczcie, prawie, nie no, coś tam mam, nie wszystko jest, czekaj, to nie moja część, o. No właśnie, ty, ale ja tu mam, aha, ja wiem o co chodzi, wiem co ja robiłem kiedyś porównanie Wiley i mojej korwety i dlatego tu mam takie słabsze części. O, no, dlatego to tak jest, hops, i tutaj już mamy Next Tech, czyli bonus do Nitra. Tutaj mamy jakieś ten, to można posprzedawać, znaczy powymieniać, pyk, to też. A tych stokowych części nie można oddawać, to jest dziwne. No nie szkodzi, zaraz sobie polosujemy, ja zrobię koksa z tego samochodu. No i staty mamy już mega pogonione, zobaczcie. I mamy wszystkie karty, no mogłyby być po 3 ulepszenia, ale są po 2 ulepszenia, także jest dosyć spoko. Mamy naprawdę bardzo mocne hamulce w tym Pagani teraz. Prędkość maksymalna nie jest jakaś wysoka, ale jestem ciekawy jak ten samochód będzie teraz śmigał, naprawdę. Zaraz, bo tutaj mamy Outlaw, mamy hamulce przyspieszenia, tutaj chyba skoki są. To jest... Tak, skoki, przyspieszenie, to nie, to my wolimy sobie hamulce i przyspieszenie. No i tutaj już w zasadzie to możemy sprzedać. Pyk. Tu mamy nitro i skok, a tu mamy prędkość i hamulce. No ale prędkość nam nie zwiększa się, więc wszystko jedno. Dajmy sobie to. Dobra, z tym tu też pójdziemy. Pyk. Tutaj pyk. Sprzedajemy te, to czy oddajemy, wymieniamy na żetony. Pyk. No i fantastycznie. Słuchajcie, mamy porobione Pagani. Teraz pójdziemy sobie na multika i zobaczymy. Ale zanim to jeszcze przejdźmy się ten kawałek w ogóle. Zobaczmy, czy jest jakaś taka w odczuciu różnica w prowadzeniu tego auta, czy coś. Właśnie, propos prowadzenia. Boże, nie to znowu kliknąłem. Propos prowadzenia, to zobaczmy. Siła docisku. Teraz, bo... Aha, okej. Okay. Kontrola stabilizacji. Coś mi się tutaj... Nie, nic mi się nie zmniejsza, nic mi się nie zwiększa. Więc jak siła docisku, czułość kierownicy. No możemy tutaj troszeczkę... Siła docisku, zmniejsza nam się prędkość maksymalna, ale wolę mieć lepszą kontrolę na zakrętach zdecydowanie. Więc dobra, zamykamy sobie to. Tutaj pojechał sobie jakiś kierowca, spróbujmy go rozwalić. O shit. Jak skręca teraz. Tak. No rzeczywiście ma dosyć wysokie staty. Lamborghini Huracan. Jedziemy. Zaraz zobaczymy co potrafi. I zaraz po nim idziemy na pojedynek na multika. No bo jest teraz bardzo ciekawie na tym multiku ze względu na te emotki. No i teraz mamy długie nitro, fajne. Teraz tak. Musimy zdobyć 100 punktów będąc z przodu po prostu. I tyle. Więc tak, mamy
teoretycznie zwiększony teraz skręt. Mamy mocne przyspieszenie w tej bagani. To i tak nie są najlepsze z najlepszych części, bo jeszcze możemy mieć części, które dają po 3 jakieś tam bonusy, tak? Do czegoś. Więc to jest ciekawe. Ale to Lambo gdzieś tam mi po piętach, czy po zderzaku raczej, cały czas podjeżdża, nie? Ajajaj. Dziwnie się jeździ tym samochodem teraz. Nie wiadomo, czy driftować, czy brać zakręt na krótko. Nie mam pojęcia, jest i mocno skrętne, i podsterowne, i nadsterowne w jednym. Ciężko wyczuć w ogóle tą furę teraz. Raz driftuje, raz mocno skręca, raz wypada z zakrętu, raz nie wypada, raz rozwala się o ściany wewnętrzne. No cholera wie jak to... O Boże, ty mój! Do tego jeszcze lagi. Właśnie zauważyłem, że po tym nowym update'cie są troszeczkę przycięcia tej gry. Nie wiem, czy też tak macie. Ja tak mam. Nie damy się tu wyprzedzić, kurde, jakiemuś ciałkowi. Okej, tutaj ładnie zakręt wziąłem. What the fuck? Co? Serio? What? Nie, no jak to się stało? Masakra. O, shit. To było naprawdę bardzo dziwne. Bardzo dziwnie ten samochód się zachował. Nie rozumiem, jak on teraz funkcjonuje. Jak mam nim skręcać? Nie potrafię nim jechać w prostej linii. Muszę ustawienia zmienić koniecznie, bo czułość kierownicy jest zdecydowanie za duża. I nie dogonię tego Lambo, kurde, bo nie potrafię w prostej linii nawet jechać. Jest bardzo ciężko, muszę tą czułość zmienić, koniecznie. O shit, what? Co to było? Nie, no i jak to się stało? Patrzcie, wygrał ze mną. Ja wale, to było naprawdę dziwne. Co to Pagani? Dawaj niską tą czułość. Man, może ta kontrola stabilizacji mi coś spieprzyła. Wyłączę to dziadostwo. Czułość kierownicy. Siłę docisku, dobra, zostawię tak jak jest. Masakra. Dajcie spokój. Dobra, spróbujemy się tym teraz przejechać. No dajcie spokój, co to było? Okej, okay. Puszczam gaz na zakręcie, to bardzo rzadko robię w ogóle w Need for Speedach, że puszczam gaz na zakręcie, tego się tu nie robi. Albo się zaciąga ręczny, albo nic się nie robi, jedziesz w ścianę i się odbijasz. Albo jedziesz po ścianie, robisz tak zwanego wall ride, tak się gra w Need for Speedach. Co ty myślałeś, że tu znajdziesz jakąkolwiek dozę symulacji? Zapomnij. To jest arcade'ówka, to jest gra z telefonów. Okej, okay. Dojechałem do tego ziomeczka. Troszeczkę jest teraz stabilniej. Może ja po prostu za bardzo próbuję tym samochodem jechać jako driftowozem. Może powinienem bardziej jako po prostu samochodem. Tak, będzie, dobrze. Teraz będziemy podziwiać jego tylne światła, zobaczymy. Dobra, gdzie jedziemy? Na autostradę? Spoko. Nie autostradę. Kurde, jakiś pająk mi wszedł na nogę. Ja pierdzielę. Dobra, teraz misja? Jezu! Misja jest ogólnie... What? Przecież jechałem! O co chodzi? Zaraz cię wyprzedzę. Misja jest ogólnie taka, żeby w ogóle dogonić go w tym momencie i się nie rozwalać. I żeby się trzymać drogi przede wszystkim, czyli... Aha, fajnie, nie skręcamy na zakrętach, ale na prostych samochód jest ultra nadsterowny. A raz go tutaj porobimy. Nie wiem, czy ja. No serio, nie wiem, czy mam driftować, czy co mam robić. Czy trzymać się tej drogi. No teraz jest już trochę lepiej. Jak mieliśmy zwiększoną czułość kierownicy, to było tragicznie. Jeszcze podejrzewam, że. Jeszcze mógłbym troszeczkę zmniejszyć tę czułość. Mam nadzieję, że spaliny nie przeszkadzają. Dobra, teraz go chyba już pokonamy. Mam nadzieję, że samochód nigdzie mi się nie wykrzaczy. Musiałem tak to zrobić, bo tak głupio wyhamował. Właśnie na moje lusterko. Jak się fajnie podniosło. Spoko. Kurde, w ogóle ta gra jest jakaś zbyt raptowna. O, zobaczcie. Dostawmy komuś emotkę.
GTR? Dwa GTR-ki. Nice. W ogóle mam takie łapy spocone. O, będziemy mieli wyścig na torze. Mam takie łapy spocone. Kurde, pachy, wszystko. Ta gra jest zbyt raptowna, zbyt gwałtowna. Czekaj. Leje się ze mnie jak w pasacie spod głowicy, kurde. Masz dziocha, ty. No dobra, zobaczymy teraz, jak moja Pagani sobie poradzi z nimi. Czy w ogóle sobie poradzi. Na razie nie zostaje z tyłu na starcie, także to jest zdecydowany plus. Jakoś się trzymam tej czołówki jeszcze. Okej. Więc tak, fajne te kolizje są, że na początku wyścigu są wyłączone. Ale poleciał! No dobra, jednak można włączać szybko te młotki, tylko trzeba dojść do wprawy, jest okej. Dobra, teraz nie ma takich mocnych przeciwników jak wcześniej, czyli ten Koenigsegg. Ręczny nie działa w tym samochodzie, totalnie. Okej, druga pozycja, na razie jakoś się trzymam. Ta gra jest, kurde, zbyt szybka, no. Się można zgrzać odrobinkę. Patrz. Dyganie, bo... Ach, dobra, mamy okrążenie już. Dwa okrążenia, czyli to jest ostatnie. Musiałem szybko spojrzeć na HUD, bo... No ale trzymam się, czyli nie jest taka zła ta Pagani. Może nie będę musiał kupować Koenigsegga. O, żeż ty! Tu chyba dużo prędkości, żem stracił, nie? Doganiam tego ziomka, on też nam parę błędów porobił. I tu są takie ostre zakręty. Może spróbujmy bez driftowania. Dobra, jednak z driftowaniem będzie szybciej. To jest Need for Speed, zapomniałem. Okej. Zapomniałem o jednej bardzo ważnej zasadzie, czyli żeby nitro używać tylko i wyłącznie do rozpędzania. Ale drugie miejsce to jest naprawdę bardzo fajnie i widzicie, znaczna poprawa w porównaniu do tego, co było wcześniej. A też mamy tutaj wymaksowane samochody 399 i zobaczcie, te samochody, które miały słabsze statystyki, są gdzieś tam na końcu listy. Także znaczna poprawa, jeśli chodzi o osiągi tej Pagani Wiry. Tam, nie wiem, BC, to co to znaczy? To być czarnym? Nie wiem, nie mam pojęcia. Także samochód na wyścigi mam porobiony, będzie trzeba jeszcze BMW X6M przerobić, w ogóle wymienić ten samochód na coś lepszego totalnie. Ej, będę musiał zrobić chyba super konstrukcję od podstaw, bo naprawdę nie widzę tej BM-ki jako następny, jako mój w ogóle samochód offroadowy. Teraz mamy zawody driftu. Zastanawiam się, czy tutaj będziemy mieli kolizję całkowicie wyłączone na tych driftach. Bo byłoby to naprawdę spoko. Nie, kolizje włączone, super! Ja pierdzielę, nie wierzę, nie. Właśnie, przy okazji zobaczę... O, żeż ty, nic nie widać w tym dymie! Przy okazji zobaczę... Czy raczej w tym kurzu. Gdzie on tam pojechał? Chociaż to nie jest wyścig, gdzie on? Ale mnie popchnął. Jezu! Ale straciłem mnożnik, czy nie? Nie wiem, czy tu chodzi o drift synchroniczny. Im więcej nas jest w jednym miejscu, tym lepiej, czy jak? Ale tu Lambo ma kurde kopa, nie wierzę w to. Oj. Ja nie wiem, jak, na jakiej zasadzie się tu driftuje. Czy tutaj są jakieś mnożniki, czy nie? Chyba nie ma, to nie, no to jakiś tam mnożnik chyba jest. Tylko nie wiem, na czym on polega. Chyba chodzi o, zależy od pozycji, na którą pozycję mamy, tym wyższy mnożnik wygląda na to. Tak, zależy od pozycji, mnożnik zależy od pozycji, okej. Czyli tutaj nie tylko trzeba jechać jak najszybciej, ale też jak najwięcej driftować. Wow, to bardzo ciekawe te drifty są. Bardzo ciekawe. Pierwszy raz coś takiego w driftach widzę, że pozycja nasza wśród zawodników ma wpływ na to, jak my driftujemy. Intensywnie, że się tak wyrażę. Bardzo intensywnie, moi drodzy. A ja was zapraszam na kolejny odcinek z Need for Speeda. Jeśli podobał się ten, zostawcie łapę w górę
i do zobaczenia następnym razem. Hej!